Empik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco. Empik Go zaprasza do wysłuchania książki Kornela Makuszyńskiego zatytułowanej Przyjaciel Wesołego Diabła. Czyta Jarosław Boberek. Drodzy słuchacze, Kornel Makuszyński tworzył swoje opowieści w pierwszej połowie XX wieku. Od tego czasu wiele się zmieniło w otaczającym nas świecie, a niektóre sformułowania, które pojawiły się w tekście, zostały wycofane z języka publicznego. Ze względu na klasyczny charakter tekstu zdecydowaliśmy się niczego w nim nie zmieniać i pozostawić w oryginalnym kształcie. Przesłanie książek Makuszyńskiego jest przecież nadal aktualne. Nie istnieje serce zamknięte na tyle, że nie da się go otworzyć serdeczną miłością. Mamy nadzieję, że nowemu pokoleniu słuchaczy opowieść ta przyniesie równie dużo radości, co wszystkim poprzednim. Zapraszamy do słuchania. Przedziwną historię, którą w tej książce opowiemy, słyszałem od pewnego bardzo starego człowieka. Jemu opowiedział ją jego ojciec, jego ojcu, jego dziad, jego dziadowi, jego pradziad, jego pradziadowi, jego prapradziad, jego prapradziadowi, jego praprapradziad, a temu praprapradziadowi opowiedział ją nieznany człowiek, który miał wtedy 173 lata i brodę z dostojnej starości tak potężną, że ją przed nim niosło 12 pachołków, tak jak 12 paziów niesie ogon królewskiego płaszcza. Jasną tedy jest sprawą, że jest to historia sędziwa i gdyby cudownym opowieściom rosły z wiekiem srebrne brody, opowieść, którą mamy zamiar opowiedzieć, dźwigałaby brodę równie wspaniałą jak ów starzec. Tak się jednak dzieje na tym Bożym świecie, że to, co kiedykolwiek było piękne, choćby to było przed 5000 lat, pozostaje piękne na zawsze. A czas nie ma do tego przystępu, dlatego poezja z pięknych najpiękniejsza, narodzona wtedy, kiedy Pan Bóg świat stworzył, nie starzeje się nigdy i kwitnie zawsze białym, radosnym, wiosennym kwieciem. Wielkie zginęły narody, w gruz legły miasta potężne, wielkie państwa przysypał szary popiół niepamięci, ale nie zginęło to, co albo wyryte na kamieniu, albo zapisane w księgach, albo w żywym słowie podawane było z ust do ust i z serca do serca. Opowieści o wszystkim, co było u tych dawno umarłych, wspaniałe, bohaterskie, szlachetne lub pełne wielkiego cierpienia. Piękno jest wieczne, piękno umierać nie może. I po nas zostanie to tylko na wieczyste czasy, co duch pięknego, a myśl nasza wspaniałego dokona. Dawne sędziwe opowieści rozpowiadają zazwyczaj o pięknych sercach i wzniosłych duszach, które wśród przygód nadzwyczajnych okazywały swoją słodycz lub potęgę. Wszystkim tym opowieściom i bajkom ślicznym należy wierzyć całym sercem. Wszystkie bajki są prawdziwe i musiały się zdarzyć kiedyś. Kiedyś, kiedy wszyscy ludzie na świecie byli jako dzieci. Ja wierzę we wszystkie. No są takie nadzwyczajne historie, które własnymi oglądałem oczyma, chociaż działy się przed lat 1000. Są takie, o których od innych słyszałem i też w nie wierzę głęboko, bo są tak przedziwnie piękne, najpiękniejsze na świecie. Ta niebywała historia, którą opowiem w tej książce, zdarzyła się prawdziwie. Świadkowie jej dawno pomarli, lecz cóż z tego? Ludzie opowiadali ją ludziom, ptakom.
ptaki ptakom, drzewa drzewom. Sędziwa, smutna noc opowiedziała ją młodemu porankowi, a poranek, kiedy przeżył swój dzień, opowiedział ją cichemu wieczorowi. Stary księżyc, niebieski włóczęga, opowiadał ją niepoliczonej dzieciarni gwiazd, które dlatego mrugają tak z wielkiego podziwu. Wiatr opowiadał ją wodzie, a rzeki szemrzące morzu wielkiemu. Dlatego cały świat pełny jest bajki. Nie wiem, gdzie i kiedy stało się to wszystko. Przed nami rozkwita słoneczny dzień, lecz poza nami leży ocean mroku, niezmierny i mgłami zasnuty. Utonęły w nim długie wieki. Jakżeż więc na tym ogromie znaleźć te dnie, w których się to wszystko działo? Działo się bardzo dawno. A gdzie? To wiem z pewnością, że zaczęło się gdzieś na polskiej ziemi, bo serce tego chłopca, który w tej opowieści najwalniejszy bierze udział, jest przedziwnie polskie, mężne i czyste. Poza tym niezmiernie go ukochałem. Niczego to wprawdzie nie dowodzi, a jednak jakoś tak mi się wydaje, że nie przylgnąłby mi tak do duszy, gdyby nie z mojej pochodził ziemi. Pewny jestem przeto, że to było polskie, chłopie. Pamiętacie, przyjaciele moi młodzi, tych dwóch oberwańców, Jacka i Placka, co ukradli księżyc, o których w poprzedniej mojej opowiedziałem książce? Miałem do nich żal za ich niecne postępki i długiego potrzeba było czasu, zanim się dałem udobruchać. Wiele mi te śmieszne nicponie napsuły krwi i wiele miałem z nimi utrapień, choć to też byli Polacy. Ten zaś chłopak, który w tej książce się ukaże, bardzo mi przypadł do serca. Czasem zakręciła mi się w oczach łza. To też o nic nikogo nie proszę, tylko o odrobinę miłości dla niego. Czas już jednak rozpocząć jego niezwykłą historię. Rozdział pierwszy, który wesoło się zaczyna, a smutno się kończy. Słońce z krwawym żalem na twarzy zachodziło tego dnia, na świecie bowiem była wiosna, pachnąca i rozkwiecona. Zapadał wieczór słodki, tak pięknością swoją rozrzewniony, że z oczu jego padały brylantowe łzy rosy. Nad polami i wertepami, nad krętą drogą wijącą się jak burzliwy strumień, to w tę, to w ową stronę podnosiły się ciężkie, białe mgły i snuły się leniwo jak ogromna gromada białych krów, które wiatr wypędził na pastwisko, na trawy i burzany. Nad dalekimi górami, wśród których rodzą się wichry i gdzie burzliwe lęgną chmury, zasrebrzył się młodziutki księżyc. Młodzieniaszek śliczny, nieco blady z lęku, bo sam był na ogromnym niebie, z którego sączył się mrok. Wieczór uczynił się pełny poświaty i widny, bo noc nie zdążyła jeszcze wypić wszystkiej dziennej jasności, co się rozpaczliwie chwytała gałęzi drzew jak srebrna, powiewna pajęczyna. Ciepło było i aż duszno od zapachów niepoliczonych ziemi szczęśliwej, bujnej i bogatej. Wonią dymiło każde drzewo, a każdy krzew śnieżystego głogu był jak kadzielnica. Pachniały wody wonią leniwą, rozmarzającą żaby i pobudzającą je do tak potężnych głosów radości, że wiatr, muzykant przedziwny, wpadał zniecierpliwiony w lasy oczeretów i płoszył żabie chóry. Wśród tych głosów i wśród tych zapachów
zdążał krętą, ledwie wytyczoną na pustkowiu drogą, samotny podróżny. Był to człowiek srebrnego już wieku, bo włosy miał srebrzyste. Przybrany w strój poważny, w spłowiałe i wyrudziałe aksamity. Żadnej nie miał przy sobie broni i od razu czynił pozór mędrca. Tym bardziej, że twarz miał przedziwnie szlachetną, z wyrazem słodkiej dobroci. Źródło jej było w oczach radosnych, zarazem i bystrych, i patrzących tak niewinnie, jak gdyby oczyma tymi patrzyło dziecko. Taki to był człowiek, na którego widok każdy odkrywa głowę, aby jego uczcić, i tę szlachetność, co w całej jego była postaci biednie przybranej, lecz godnej bisiorów i purpury. Jechał on na ogromnym koniu, tak dziwacznym, że na jego widok wszystkie konie świata zdumiałyby się zdumieniem wielkim, ważąc w bystrym końskim rozumie, czy można by bez pomyłki nazwać koniem to wielkie cielsko pokryte skórą niepewnej maści, jak gdyby wypłowiałą, zakończoną z jednej strony olbrzymim łbem, smutno opuszczonym ku ziemi, a z drugiej bezwłosym kikutem ogona. Ogon ten, którym smętny ten koń dawał od czasu do czasu znak, że się w nim jeszcze tuła jakaś resztka życia, był jedyną, chociaż cokolwiek zaniedbaną ozdobą zacnego czworonoga przez igraszkę losu spokrewnionego z bucefałem Aleksandra Macedońskiego. Stąpał on z nadzwyczajną powagą, dźwigając dobrotliwego mędrca i kilka pokaźnych tobołów, sztywno stawiając spracowane nogi, potężnią nasady kopyt kosmate. Pan jego patrzył jasnym spojrzeniem w zasnutą cieniami dalekość wieczoru. Rumak zaś utkwił nieruchomy wzrok w ziemię, śmiertelnie obojętny na wszystko, co się działo dookoła. Takie sprawiał wrażenie, że albo głęboko o czymś rozmyśla, albo też, że on sam dawno już zdechł, a teraz drogą stąpa jego upiór, wypłowiały koński duch z wyłysiałym od nadmiernych zmartwień ogonem. W pewnej chwili, kiedy się ku nim zbliżył ciemny las, nie można bowiem powiedzieć, że ten melancholijny bachmat zdołał się zbliżyć ku lasowi, człowiek ze srebrnymi włosami i ze słodyczą w twarzy podniósł wzrok ku gwiazdom i rzekł cichym, dobrotliwym głosem: późno już, luby mój huraganie. Czy nie mógłbyś się pośpieszyć? Wspaniałym, a tak burzliwie lotnym imieniem nazwany Rumak przyjął tę uwagę bez drgnienia, z niezmąconym spokojem, jak gdyby nie chciał przerywać swoich tajemnych rozmyślań. Uśmiechnął się tedy jego pan, przywykły widać do zwyczajów swojego czworonoga, i rozpoczął dłuższą przemowę, usiłującą z pomocą rozsądnych argumentów trafić do wielkiego końskiego rozumu, mieszając w nie i takie słowa, które powinny poruszyć jej serce. 30 już lat nosisz mnie, miły huraganie, i przez 30 lat niepojętym odznaczasz się uporem. Czy ci uczyniłem co złego? Czy uderzyła cię kiedy moja ręka? No powiedz, zaprzecz, jeśli możesz, jeśli nie jesteś niewdzięcznikiem. A, widzisz, że nie możesz. Proszę cię, jak kogo dobrego, a ty wciąż swoje. No wiem, że jesteś zmęczony, ale ja też utrudziłem się nadmiernie. Kiedy ty odpoczywałeś, ja rozprawiałem z mędrcami, co nie jest sprawą lekką. Czym prędzej tedy chciałbym być w domu, czego zapewne i ty pragniesz. Rosa pada coraz gęstsza, a to nic dobrego na nasze stare kości. No pośpiesz się, dobry huraganie. Aha, nareszcie. No widzę, że się przygotowujesz do szybkiego biegu.
Rumak ani przez chwilę jedną nie miał tak wspaniałego zamiaru. Śmiertelnie słabym ruchem rzewnego ogona dając znać jedynie, że nie jest czuły ani na pochlebstwa, ani na budzenie w nim ambicji. Dostojny jeździec spojrzał z rozpaczą w niebo, aby gwiazdy i rogaty księżyc wezwać na świadectwo, że wyczerpał anielską cierpliwość. Groźnie zmarszczył czoło i usiłując głos napełnić gniewem, rzekł. O, widzę, złe stworzenie, widzę, niewdzięczny koniu, że dobrocią nie można zajechać na tobie daleko. Mogłem się tego po tobie spodziewać. Nie warto być dobrym. Już mi dawno radzili dobrzy ludzie, abym cię sprzedał albo wyprowadził do ciemnego lasu i pozostawił wilkom na pastwę. O, czemuż tego nie uczyniłem? No, ale nigdy nie jest za późno. Słyszysz? Nigdy nie jest za późno. Ha, ha, ha. Drżysz z lęku i trwogi. Rumak stąpając miarowo, z rozpaczliwym spokojem nie poruszył nawet uchem. Ha, ach tak, mówił głośno jeździec. Myślisz, że żartuję? Mylisz się, zły huraganie. Już jutro rozstaniemy się na zawsze. A teraz? Czy wiesz co uczynię teraz? Zerwę kolczastą gałąź i będę cię smagał do krwi. Może zresztą nie do krwi, ale cię będę smagał, jeśli natychmiast nie ruszysz cwałem. Nie widzę nigdzie cierniowej gałęzi, ale zwyczajna też wystarczy. Ho, ho, ho. Nawet uderzenie ręką też mocno boli. A ja mam potężnie silne ręce. Jeśli więc nie umarło w tobie serce z przestrachu, ruszaj na żywo! Sędziwy huragan tym razem machnął imitacją ogona na znak, że wysłuchał przemowy swojego pana, ale nie ma wcale zamiaru zwracania jakiejkolwiek uwagi na straszliwe jego groźby. Nieszczęsny jeździec zmęczył się, widać, wymyślaniem tortur dla swojego rumaka, syna wiatru, wnuka nawałnicy i pociotka burzy. Rzekł bowiem cicho. O, mądry ty jesteś, choć zły i choć masz serce szatana. No, wiesz, że nie ukrzywdziłbym muchy, więc się zapewne śmiejesz ze mnie w piekielnej duszy. Odwróć głowę i spojrzyj mi w oczy. Wiem, że tego nie uczynisz, bo nie masz odwagi. A zresztą nie mów do mnie, bo ci nie odpowiem. Leś, leś jak mucha po smole. Będziesz potem stękał, kiedy ci nocny chłód wlezie w kości, ale ja cię nie pożałuję. Ach, jakie zimno wieje od gór. Mówiąc to, rozchylił płaszcz i poły jego rzucił tak poza siebie, aby nie mi okryć grzbiet niewdzięcznego bachmata, który czyn tak wspaniały z równie niezmąconym przyjął spokojem, przekonany zapewne, że gdyby lunęła ulewa, pan jego całkowicie płaszcz z siebie zdejmie, aby przykryć konia, któremu straszliwymi groził mękami. Zdążali tak z upartą powolnością w stronę, w której się srebrzył rogaty księżyc, ku jakimś dalekim górom, ku jakiemuś osiedlu. Widać, że podróżny chciał tam dotrzeć przedtem, zanim noc zupełnie owładnie ziemią, dlatego też na rozmaite sposoby pragnął zachęcić do pośpiechu dziwacznego swojego konia. Że się to jednak na nic nie zdało, bo szlachetne to zwierzę, doszedłszy do bardzo sędziwego końskiego wieku, z niewzruszonym spokojem wielkiego filozofa, zdążało omdlewającym krokiem ku swojemu przeznaczeniu. Pan jego jednak coraz bystrzej wpatrywał się w gmatwaninę cieniów, wpełzające bezszelestnie wilgotne mroki, i coraz częściej podnosił wzrok ku niebu, na którym ktoś, jak siewca wspaniały, siał złote gwiazdy jak ziarno w skiby pierzastych chmur przeoranych wiatrem. Nie było lęku w czystym sercu tego dostojnego człowieka. Bystrą jedynie ciekawość miał w spojrzeniu,
kiedy nim gonił wędrujące po powietrzu śmigłe nietoperze lub ciężkie, wielkie puchacze. Czasem jednak dreszcz przebiegał po jego skórze, kiedy wysoko ponad gęstwiną chaszczów przelatywał ogromny cień mający kształt ludzki. Wtedy na krótką chwilę rozlegał się przejmujący chichot i piekielny jakiś śmiech pomieszany z rozdzierającym beczeniem przypominającym bek kozła. Rzadziej znów łamanym lotem, to wznoszącym się ku górze, to opadającym ku dołowi, jak gdyby leciał ptak postrzelony. Leciała przez powietrze głowa ludzka, wyraźnie płonącymi patrząca oczyma i wydająca w szybkim przelocie głos przenikliwy i przejmujący, do szczekania podobny. Diabłowie i czarownice rozpoczynają już swoje harce, mówił do siebie szeptem jeździec i żegnał się znakiem krzyża. Drżącymi rękoma skrzesał ognia i odpiąwszy od kroków żelazną latarnię, napełnił ją wkrótce biednym, migotliwym światełkiem. Pochylił się ku ziemi i głośno zakrzyknął. Na drodze leżała ubogo odziana kobieta, jakby mocnym zdjęta snem, do piersi tuląca malutkie dziecko. Mędrzec przyklęknął i postawiwszy latarnię na ziemi, rzekł cicho: czy się wam przygodziło nieszczęście? Kobieta nie odpowiadała. W nim serce uderzyło gwałtownie. Ujął ją za rękę i zakrzyknął zduszonym głosem: Chryste, Panie! Ręka była zimna. Spojrzał na jej twarz. Była biała i wilgotna. Może od nocnej rosy, a może od łez wypłakanych już po śmierci nad niedolą dziecka, które spało słodko na jej sercu już na wieki cichym. Tuliła dziecko do siebie tak mocno, że dobry człowiek z trudem je odjął od tej matki wiernej, powalonej przez jakiś trud i jakąś mękę na nieznanej, pustej drodze. Bose nogi miała w ranach, więc szła kędyś z daleka, a nikt nie wie dokąd. Głód musiał iść jej śladem jak pies, gdyż twarz jej była śmiertelnie smutna i wynędzniała. Mędrzec patrzył na nią wzrokiem zmąconym przez łzy i mówił cicho: o dobra nieszczęśliwa matko, musisz tu zostać, ale śpi spokojnie. Twojemu dziecięciu nikt krzywdy nie uczyni. Bóg mi je zesłał pokornemu biedaczynie, więc je zabiorę. A kiedyś mu powiem, żeś je trzymała w objęciach, przeciw śmierci broniąc. Twoja dusza krąży zapewne w pobliżu jak wilczyca, aby jeszcze raz, gdyby tak było trzeba, umrzeć w jego obronie. Patrz, patrz! O dzieciństwo anielskie! Śmierć jest przy nim dokoła noc i strachy, a ono przez sen się uśmiecha. Przytulił je ostrożnie do piersi i patrzył rozrzewniony. Ułożył potem na trawie, a sam przy świetle latarni rękami i ostrą gałęzią począł kopać grób w miękkiej, pulchnej ziemi. Niebo zaróżowiło się na widnokręgu, gwiazdy zbladły i świt począł śpiewać ptaszęcymi głosami, kiedy on ostatkiem sił dźwignął nieszczęśliwą kobietę i w świętej ułożył ją w ziemi. Oczy miał pełne łez, kiedy tuląc jednym ramieniem śpiące dziecko, z niezmiernym trudem wspiął się na grzbiet konia. Pójdź, sieroto, rzekł. U dobrego jesteś człowieka. A ty, poczciwy huraganie, nie gniewaj się, że ci przybyło ciężaru. Odrobinka to jest i okruszyna. Tylko moje serce stało się cięższe, bo widziało niedolę i śmierć. Straszna to była noc, ale już słońce wstanie niedługo. Ruszaj, huraganie, a jakoś... Nie skończył swoich słów od nadmiernego zdumienia. Huragan bowiem jak gdyby odrodzony podniósł łeb, zarżał donośnie i pomknął cwałem. Co czynisz, szalony koniu? Zakrzyknął dobry człowiek i w nagłym lęku,
przycisnął dziecko do piersi. Rozdział drugi, w którym koń Huragan prześcignął śmierć, a pan jego chce nakarmić niemowlę cebulą. Trzęsienie ziemi zdarza się rzadko, jednak się zdarza. Zdarzy się nieraz, że żarłoczne morze połknie wyspę jak wieloryb śledzia. Zdarza się, że się rozpęknie sroga góra i pluje ogniem. Zdarza się nawet, że słońce się zaćmi. Wszystko się zdarzyć może. Nie zdarzyło się jednak za ludzkiej pamięci, mniej więcej od lat 30, aby huragan przyspieszył kroku, albo jak w tej chwili właśnie gonił cwałem. Ustępowały mu z drogi jak na srożonej burzy drzewa i krzaki. Ziemia jakby przerażona zdawała się zapadać, kiedy potężnymi w nią bił kopytami. Mądry to był koń i rozumiał, że to małe stworzonko, wydarte śmierci, trzeba zanieść czym prędzej pod dach dalekiego domu. W poczciwym, starym końskim sercu poczuł wielką radość, że tam, gdzie z sędziwym swoim panem wiódł smętny żywot, coś jasnego przybędzie. To też w radosnym porywie, pragnąc zdumionemu jego szaleństwem światu okazać swoje zadowolenie, wyprawiał dziwne sztuki z mizerną końcówką ogona, wiejąc nim, jak gdyby to był buńczuk sporządzony ze wspaniałego ogona arabskiego konia. Tak się rwał do lotu, że gdyby nie mądre i wcale roztropne urządzenie, że uczciwy koń może biec jedynie w połączeniu z własną skórą, byłby z niej wyskoczył. A ten niepotrzebny, hamujący jego chęci, a przy tym spłowiały i nakrapiany ciężar, byłby pozostawił na drodze, psom na buty. Ponieważ jednak szkoda było czasu na dokonywanie tak powikłanych zabiegów, wspaniały huragan postanowił w całości, wraz ze skórą, przebyć daleką drogę, szalonym rwąc pędem tak roztropnie, aby przy mijaniu wyrw lub powalonych pni nie zrzucić ze swego grzbietu jeźdźca małą istotkę tulącego w ramionach. Huragan był wielkim filozofem i wiedział, że gwałtowne zetknięcie się z twardą ziemią jest sprawą niemiłą, a ze względu na dziwną kruchość ludzkich kości, bardzo bolesną. Wolałby zaś swój stary koński łeb roztrzaskać o najbliższe drzewo, niż ową okruszynę ludzką narazić na ból. No dalej, huraganie! Dawno pogodził się z tym, że musi dźwigać swojego pana, rozumiejąc, że istota szczycąca się posiadaniem czterech nóg powinna pomóc nieszczęśnikowi bardzo przez przyrodę pokrzywdzonemu, który ma ich tylko dwie. Poza tym zaś nigdy nie pragnął, aby człowiek nosił na swoim grzbiecie konia, z tej prostej przyczyny, że koń by się na nim nie zmieścił. Mądrze to sobie wykalkulował w sędziwym rozumie i zadowolony był w sercu, nie objawiając jednakże radości w sposób obłąkany, lecz spełniając swoją powinność z należytą, nigdy nie śpieszącą się powagą. Teraz jednak poczuł wielką rzewność dla bezbronnej istoty, o której nie wiedział nawet, czy posiada i te dwie mizerne ludzkie nogi. Owita bowiem była w jakiejś chustce. Jakże się przeto nie ulitować nad czymś takim biednym i nieporadnym, i jak ostatniego choćby nie wyprzeć z piersi tchu, aby je donieść w miejsce bezpieczne. Huragan, stojąc w stajni przez wiele, wiele lat, żuł nie tylko siano, ale wiele mając czasu do rozporządzenia, żuł zarazem i mądrość i karmił nią serce. Znał woń wiosny, woń łąki i wiatru, lecz znał zarówno i oddech śmierci. Wiedział, że to, co nieruchomo leżało na drodze tuż u jego kopyt, to było to coś, co jest straszne i dreszcz budzące i co się nazywa śmiercią.
a obok jasne życie tliło się w tej małej istotce, cudownej i rzewnej, więc stary koń gnał teraz, aby uciec od miejsca śmierci, nad którym jak mgła polatał smutek, nawet końskie serce mrożący lodowatym lękiem, a ocalić to życie, które w tej chwili mądry i dobry jego pan ogrzewa przy swoim sercu i jak płomyczek przed wichrem pędu zasłania, aby nie zgasł. Pędź, pędź, dobry huraganie, koniu poczciwy i roztropny. Braknie mu tchu, serce w nim rozpaczliwie się tłucze, ale już niedaleko, niedaleko. Wytrwaj, szlachetny huraganie, chociaż raz w życiu, lecz w dobrej sprawie, zmieniający we wspaniały czyn burzliwe swoje imię. Słońce wytoczyło się na niebo w świetnym, bogatym stroju. Dzień zaśpiewał tysiącem głosów, kiedy ranne wstają zorze, a tu i ówdzie szara grudka ziemi, zamieniwszy się w skowronka, ciskała się pod niebiosa, a stamtąd, choć pogoda była złocista, leciał na ziemię deszcz. Dziwny bardzo deszcz dźwięków prześlicznych, perliste kropelki trylów, bulgotanie cichutkie rozśpiewanej wody. A razem, tuż nad końskimi uszami, ozwał się inny głos, rzewny i tkliwy, cichutki płacz dziecka. Huragan nigdy nie żałował, że zaniedbawszy jego wykształcenie, nie nauczono go w młodości ludzkiej mowy. Mniemał, że na osobiste potrzeby wystarczy mu sztuka wydawania zgardzieli przerażającego cały świat rżenia. W tej chwili jednak, poruszony tym głosem pełnym skargi, chciałby przemówić do tego małego człowieczka i pocieszyć go, że dom już niedaleko. Przyspieszonymi ruchami ogona nie dało się wyrazić tej radosnej nowiny. Zresztą maleńką tę istotkę mało zapewne interesowało to, co tam z tyłu wyprawia zacny huragan ze swoim gadającym ogonem. Trzeba było jednakże na wszelki sposób oznajmić siedzącemu na jego grzbiecie towarzystwu, że tuż za lasem ukaże się siedziba mędrca. Huragan użył najprostszego i nigdy nie zawodzącego sposobu. Zadarł łeb, obnażył żółte zęby, rozwarł przystojną paszczę i zarżał. Nie tak jak zwykle, byle jak, lecz odświętnie, z pełnią radości, z dumą, potężnie i porywająco. Zerwały się z drzew przerażone ptaki, a dziki zwierz umykał w oszalałym popłochu. Pan jego jednakże zakrzyknął: huraganie, koniu po trzykroć obłąkany! Czy pragniesz, aby niewinne dziecko umarło z przestrachu? Nie z treści, lecz z dźwięku słów poznało poczciwe konisko, że coś stało się nie tak, jak trzeba. O, zdaje mi się, pomyślał z goryczą, że gdyby mnie nazwano osłem, nie mógłbym się obrazić. Toteż z niemałą furią przebył resztę drogi i przez kamienną bramę rozwaloną przez straszliwego i nielitościwego olbrzyma nazwanego czasem wpadł na kamienny podwórzec zielskiem zarosły. Dokoła sterczały mury osmagane wiatrami i opłakane przez niepoliczone deszcze, pokąsane przez dzikie, złe i nienasycone burze i poszczerbione przez pioruny. Były to smętne ruiny groźnego kiedyś zamku, z którego żywe serce wyrwała jakaś wojna, a duszę z niego wygnała jakaś nawałnica. Opuszczony stał teraz, wieńcząc wierzch wzgórza szkieletami murów i wystawiając na światło słońca czerwone rany w pokruszonych cegłach, jakby je słońcem chciał wyleczyć. Przez oczodoły okien patrzył na szeroki świat, na dalekie widnokręgi i na siedziby ludzkie, które jak ptasie gniazda uwili jacyś biedni ludzie na stoku wzgórza. Nie wszystko jednak było ruiną. W południowej stronie oparła się przemocy czasu i złością wichrów okrągła wieża. Wyniosła i wsparta fundamentami o skałę, a w niej kilka sklepionych komnat pełnych wielkiej ciszy i miękkiego mroku.
Była to siedziba owego starego człowieka, który w tej chwili ostrożnie zsuwał się z grzbietu huragana, jak kruchy, lecz bezcenny skarb, opasując ramieniem znalezioną sierotkę. Huragan dyszał ciężko i niemal jęczał ze straszliwego wysiłku, blaskiem spłowiałych oczu okazując jedynie dumę swojego czynu. Być może, że się zdumiewał równocześnie, jak to się stać mogło, że jeszcze żyje. Wedle bowiem ludzkiej i końskiej rachuby powinien po takim wysiłku leżeć bez ducha, chwalebnie pracowity, zakończywszy żywot. A jeśli i to miłego nie pozbawiło go żywota, zdumiał się wkrótce po raz drugi, że nie wyzionął tego bohaterskiego ducha pod naporem niezmiernej radości. Oto jego szlachetny i całym końskim sercem umiłowany pan, tuląc dziecko do piersi, zbliżył bladą swoją i wzruszoną twarz do jego brzydkiego łba i głosem tak miękkim i ciepłym jak wiosenny wiatr zachodni rzekł: Huraganie, jesteś najcudowniejszym koniem na świecie. Mój kochany, mój drogi huraganie. Spojrzał głębokim spojrzeniem w wyblakłe końskie oczy, po czym ucałował jego zgrzybiały łeb. Coś dziwnego musiało się stać w poczciwym końskim sercu, bo stary huragan, pomawiany już o szaleństwo podczas straszliwego swego biegu, w tej chwili zdradzał wyraźne opętanie. Rzewny swój ogon zmienił w wiatrak, strzygł uszyma, zamykał i otwierał oczy, drżał całym ciałem, aż nagle obnażył wszystkie zęby w najdziwaczniejszym uśmiechu. Ha, ha! Był to śmiech szeroki, rubaszny, szczęśliwy. Przesadzilibyśmy cokolwiek, twierdząc, że w tej chwili huragan miał minę rozsądną, albo też, że był wybitnie piękny. Można by twierdzić przeciwnie. Lecz to jest niezbicie pewne, że od początku świata nie było na nim szczęśliwszego konia. A mędrzec, patrząc na niego tkliwie, dodał: Idź teraz do stajni, poczciwcze, a ja za chwilę zdejmę z ciebie siodło i juki. Huragan, wciąż opętany radością, chciał po raz drugi już od narodzenia słońca tego dnia wyskoczyć ze skóry, okazując nierozumny ten zamiar śmiesznym podrygiwaniem i nagłym podnoszeniem coraz to innej nogi, widocznie w mniemaniu, że nie ma lepszych sposobów na okazanie bezmiernego zadowolenia. Nagle mu się uroiło, że może zbyt ceremonialnie zachowuje się jak na chwilę radosną, więc młode przypomniawszy lata, wierzgnął tak potężnie, że gdyby niebo wisiało cokolwiek niżej ponad ziemią, byłby je rozbił kopytami jak kryształową kulę. Całe to szczęście, że sklepienie niebieskie umieściło się cokolwiek wyżej, jak gdyby w przewidywaniu radosnego szaleństwa najpoczciwszego wśród ogoniastych. Pan jego również czuł w sercu radość, głęboką i nieznaną, lecz pomieszaną z lękiem. Był śmiertelnie znużony udręką minionej nocy, lecz siłą woli zdławił to znużenie i nie dał mu sobą zawładnąć. Niosąc jednak tę ludzką okruszynę do sklepionej, przestronnej komnaty, zatrwożył się w szlachetnej duszy, aby ocaliwszy tę sierotkę przed śmiercią, nie uczynić jej krzywdy innej. Cóż bowiem z nią pocznie? Dałby własne, cudownie dobre i pełne słodyczy serce, aby zachować życie tego biedactwa. Jak to jednak spełnić? Siedział tu od wielu lat na tej skale. Lata posiwiały i głowa jego posiwiała, a on jak pustelnik nigdy lub bardzo rzadko stykał się z ludźmi. Wiedział, jak brnąć przez własne, aż do zgryzoty pracowite życie, lecz nie wiedział tego żadną miarą, jak sycić życie cudze. I to życie ledwie tlące, malutkie i słabiuchne. Wiele myśli przebiegło przez staraną jego głowę, a każda była zatroskana. Ułożył dziecko na tapczanie, na którym sypiał, i spojrzał na nie z ciekawym podziwem. Wielki to był mędrzec, lecz sam był jak dziecko.
nieporadny i z sercem prostaczka. Wiedział o dziwnych i tajemnych sprawach, które się dzieją wśród gwiazd, lecz rady sobie dać nie umiał z własnym życiem. Straszliwie zawsze roztargniony, zajęty sprawami wielkiej wagi, nigdy dobrze nie wiedział, co się odbywa tuż obok niego. Znał wielkie tajemnice przyrody, lecz nigdy nie wiedział, jaki jest dzień tygodnia. Czy już zjadł śniadanie, czy jeszcze jest na czczo. Także dopiero zbuntowany żołądek gniewnym mruczeniem dawał mu znać, że od 2 dni jest zupełnie zapomniany. Gdyby tego mędrca znagła zapytać o jego imię, zastanowiłby się głęboko, zapomniawszy zgoła, jak się nazywa. Poczciwy huragan, znając swojego pana, wiódł życie na własny rachunek i własnym żywił się przemysłem. Zdarzało się bowiem, że jego pan po 2 tygodniach przypominał sobie z przerażeniem, że nie nakarmił ukochanego zwierzęcia. Zrywał się o północy z posłania, biegł do jego legowiska i długo ze łzami niemal tłumaczył mu, że nie jest wart takiego konia, że jest bez litości, że jest zbrodniarzem, ale za to teraz go nakarmi. W ciągu tej długiej przemowy zapominał, po co przyszedł, i odchodził bardzo pocieszony, że tak szczęśliwie naprawił zaniedbanie. A mądry huragan wiedział, co wiedział, i chodził sam na poszukiwanie żywności. Nikt nie zdołałby opisać niepoliczonych, a śmiesznych wypadków roztargnienia najlepszego tego człowieka. Razu jednego przygotował sobie wodę do mycia rąk, a winną polewkę na śniadanie. Po czym umył ręce w polewce, a wypił wodę. Podczas srogiej zimy ułożył na kominie duże naręcze drzew, po czym usiadł obok, aby się ogrzać, bardzo zdziwiony, że go dokuczliwie jeszcze chłód kąsa, z tego znakomitego powodu, że zapomniał rozniecić ogień i grzał się przy zmarzłym drzewie. Razu jednego, kiedy się potknął o kamień, podniósł go, aby go przenieść w inne miejsce, a zapomniawszy po chwili, w jakim celu dźwiga ciężki kamień, nosił go przez 5 dni, a potem bardzo zmęczony położył go na tym samym miejscu, z którego go podniósł. Innym czasem, chcąc się pożywić, usiłował łowić w rzece ryby w ten przemyślny sposób, że zanurzał rękę w wodzie i czekał, aż będzie mógł schwytać taką nieopatrzną rybę, która mu się nawinie między palce. Jednakże chytre te stworzenia nie umiały docenić dowcipnego tego pomysłu. Dobry ten człowiek zawsze czegoś szukał, rozmawiając głośno z samym sobą. Bardzo tym zdziwiony, że chociaż jest całkowicie samotny, zawsze na zadawane pytania otrzymuje odpowiedź. Przypominał on tego arabskiego mędrca, o którym wspaniałą napisano historię. Był to mędrzec tak znamienity, że Allah postanowił go nagrodzić za wspaniały rozum i tak raz rzekł do niego: ukażę ci się o północy, a ty mi zadaj najtrudniejsze pytanie i zapytaj mnie o największą tajemnicę, a ja ci odpowiem. Uszczęśliwiony mędrzec postanowił zapytać o rzecz niezmiernej wagi. Obawiając się jednak, że na widok Allaha trwoga może mu pomieszać wielki rozum, postanowił zapisać sobie pytanie. W tym celu począł szukać gęsiego pióra z coraz większą rozpaczą, bo go w żaden sposób nie mógł znaleźć. Czas mijał, przeto wspaniały mędrzec zapytał przerażony: o Allahu, gdzie jest moje pióro? Twoje pióro jest za twoim prawym uchem, odrzekł Allah, przekonany, że mędrzec nie miał innego zmartwienia i o tę straszliwą chciał go zagadnąć tajemnicę. I naszemu mędrcowi łacno mogło się to przygodzić. Myślą krążył gdzieś wysoko. Cóż go tedy obchodziły małe sprawy? Nie można się tedy dziwić, że siwy mędrzec patrzył na znalezioną sierotkę z niepokojem i trwogą, nie wiedząc, co z nią począć. Serce w nim zadygotało z wielkiego wzruszenia, kiedy spojrzały na niego oczęta niebieskie, duże i śliczne.
Dziecko uśmiechało się niebieskim uśmiechem i usiłowało wydobyć rączki z powijaków. Pomógł mu łagodnie, po czym usiadłszy obok i starając się na znużoną zmarszczkami poraną twarz sprowadzić z okolic serca słodką dobroć, rzekł z nadzwyczajną powagą. Czy możesz mi powiedzieć swoje imię, dobra dziecino? Dziecina, usłyszawszy miły, miękki głos, uśmiechnęła się i zaczęła rączynami dziwne wyprawiać harce. Nie zdradzała jednak chęci do rozmowy z jedynego wprawdzie, lecz bardzo rozumnego powodu, że nie umiała jeszcze mówić. Siwemu człowiekowi zdawało się jednak, że za tym milczeniem kryją się inne, głębokie powody, więc powiedział: jeśli nie chcesz mi zdradzić swojego imienia, nie będę nalegał, bo może pragniesz zachować je w tajemnicy. Ośmielę się przeto zapytać o rzecz inną. Racz mi powiedzieć, biedne dziecko, czy jesteś chłopcem czy dziewczynką, abym odpowiednio do twojej płci mógł do ciebie przemawiać. Zrozum bowiem, że byłoby to oczywistym błędem, gdybym do chłopca mówił moja droga, zamiast mój drogi chłopcze. Czy i na to mi nie chcesz odpowiedzieć? Ha! Twoja wola! Zasmęcił się sprawiedliwy ten człowiek i zaczął rozmyślać, dlaczego śliczne to stworzenie nie chce mu odpowiedzieć. Nagle spłonął cały, dłonią o czoło uderzył i zakrzyknął zdumiony: na Boga! A może ty wcale nie umiesz mówić? Tak, 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 to bardzo prawdopodobne. Ludzie w twoim wieku zazwyczaj nie znają jeszcze boskiej sztuki mowy. O, biedactwo najdroższe, że też mi to od razu na myśl nie przyszło. Ha, to roztargnienie. Zdarzyło się jednak, o czym musiały cię dojść słuchy, że czcigodny chiński mędrzec Lao Tse miał 82 lata w chwili, kiedy się narodził. Mogłoby się zdarzyć przeto, że ty umiesz mówić. No szkoda, wielka szkoda, że się tak nie zdarzyło. Lecz cóż to czynisz, słodka dziecino? Mędrzec patrzył ciekawie, jak dziecko, mało zwracając uwagi na dobrotliwe jego słowa, usiłowało do ust włożyć obie piąstki, z czego wywnioskował nieomylnie, że biedactwo jest głodne. Już wiem. Porwał się czym prędzej z tapczana, uradowany swoją wyborną przenikliwością, i zawołał wesoło: jeść! Chcemy jeść! Doskonale! Zaraz zastawię ucztę wyśmienitą, godną takiego gościa. Począł biegać z kąta w kąt, zadyszany i mocno przejęty, wywracał wszystko do góry nogami, szukał, badał, wietrzył. Wreszcie po długiej chwili wydobył z mrocznych zakamarków bochenek czerstwego chleba i dwie wielkie cebule. Podniósł zdobycz wysoko w rękach, wołając: czy jadłeś kiedy potrawy równie smakowite? Jest to zbytek godny filozofów. Dalej, dalej, weźmy się do dzieła i nie zostawmy ani okruszyny. Z trudem przełamał trzeszczący chleb, a cebulę odarł z powłoki. W tej chwili jednak oczy napełniły mu się łzami. Połowa tych łez pochodziła z dziwnych właściwości smakowitej cebuli, druga jednak połowa pochodziła z rozpaczy nagłej i dotkliwej. Przecież ty, dziecinko, nie ugryziesz tego chleba, rzekł ze smutkiem. Nawet gdybym go zwilżył łzami. Cóż ja pocznę, cóż ja pocznę, na Boga! Gdybym ja tak miał kozę. Przecież to koza wykarmiła Jowisza w jego niemowlęctwie. Z czego można wnioskować, że kozie mleko jest dobroczynnym przysmakiem ulubionym przez młodzież. O tym, żeby niemowlęta jadły cebulę, historia nic nie mówi. Kozę! Kozę! Królestwo za kozę! W przeraźliwej rozterce począł biegać po komnacie i nawykłszy do ustawicznego szukania, szukał zapewne kozy.
Usilne te starania skazane były z góry na niepowodzenie. Brodate to bowiem i wesołe zwierzątko jest dość trudne do znalezienia tam, gdzie go nigdy nie było. Do tego przekonania musiał po niejakim czasie dojść i ten przezacny człowiek, bo zwróciwszy się do dziecka, rzekł cicho, oblewając każde słowo łzami rozżalenia. Obawiam się, że nigdy nie widziałem tu kozy. Ponura ta wiadomość musiała niebieską sierotkę przyprawić o nieutulone zmartwienie, gdyż nagle zaczęła kwilić, co sędziwego człowieka przyprawiło z kolei o głęboką rozpacz. Chwycił się rękoma za srebrną głowę i targał włosy. Płacz tego dziecka rozdzierał mu serce. W bezradności swojej nie bardzo się od niego różnił, więc nie wiedząc, co czynić, chciał uciec i biec nie wiadomo dokąd. W tym samym momencie aż zadrżał ze zgrozy, że mógł pomyśleć o ucieczce, więc wzniósł spojrzenie w górę, jakby od nieba błagając zmiłowania. Ach, gdybym był pelikanem, zakrzyknął, nakarmiłbym cię własną piersią. Ponieważ nagła zamiana mędrca w pelikana nie jest sprawą zbyt prostą i łatwą, korzyść z tego szlachetnego pomysłu równała się daremnemu marzeniu o posiadaniu mlekodajnej kozy. Dwa te dobroczynne zwierzaki szybko tedy rozwiały się w mgłę, co wzmogło jedynie dziecinną żałość, która z cichutkiego kwilenia, wciąż przybierając na natężeniu, podniosła się do rozgłośnego i bardzo płaczliwego narzekania na złe porządki na świecie i na brak słodkiego pokarmu. Razem i rozpacz biednego staruszka wzmagała się coraz potężniej. Serce się w nim krajało i płakała w nim dusza. Osłabnął i nachyliwszy się nad dzieckiem, mówił cichutko. Sierotko najmilsza, dziecinko anielska, ptaszyno boża, okruszyno słodka, przestań, przestań. Patrz, i ja płaczę. Jeśli Bóg nas nie poratuje, to nie wiem, co będzie. Może go matka twoja uprosi, aby mnie nauczył, jak ciebie nakarmić. Coś wymyślę, tylko nie płacz. Każda twoja łezka toczy się po moim sercu jak kamień. O, dziecinko, nie płacz, tylko nie płacz. Słońce świeci jasno, więc może i mnie oświeci. O tak. Ciszej. O, tę łezkę otrzemy i te także. I już masz oczki jak niebo. Uśmiechasz się. O, ptaszku złoty. Mądrzy jesteśmy i wielbimy radość. Czekaj, biedactwo jedyne. Zaraz cię rozweselę. I w przystępie rozpaczy, tak ułożywszy dziecko, aby go widzieć mogło, siwy ten człowiek na śmierć znużony począł wyprawiać dziwne skoki i pląsał prześmiesznie, z niepokojem patrząc, czy to się dziecku podoba. Sam Pan Bóg musiał mieć łzy w oczach, kiedy ujrzał tego cudownego starca z sercem przeczystym, śmiesznie podrygującego i wydającego potężne okrzyki, udające śpiew. Pot spływał po jego bladych skroniach i lepił srebrne jego włosy. Usta jego drżały, a piersi dyszały ciężko, a on tańczył i przysiadał i ręce dziwnie śmiesznie w górę wyrzucał. Dziecko najpierw przelękło widokiem czarnej postaci, z której jak ze studni głębokiej dudniące dobywały się okrzyki, zaczęło się uśmiechać. Wreszcie, rozumiejąc, że podrygujący wielkolud niczego bardziej zajmującego nie wymyśli, usnęło. Siwy człowiek, otarłszy pot z czoła, usiadł znużony. Bał się odetchnąć, aby tego dziecinnego snu, różowego i wiotkiego jak obłoczek, nie rozwiać oddechem. Siedział i rozmyślał głęboko.
Widać jednak nie nadaremnie, nagle bowiem uderzył się dłonią w czoło i rzekł szeptem sam do siebie: na Boga, że też mi to od razu nie przyszło do głowy. Już biegł na palcach ku drzwiom, kiedy go znowu jakaś troska ułapiła za długą, poważną szatę, gdyż się zatrzymał, brew zmarszczył i rozmarszczył zaraz potem w słodkim uśmiechu. Wiem, co zrobię, szepnął. Na wypadek, gdyby się przebudziło. Z mrocznego kąta dobył wielką czarną tablicę i ustawiwszy ją w słońcu naprzeciwko dziecka, napisał na niej wielkimi literami: wychodzę, lecz wkrótce powrócę. Śpi spokojnie. Uspokojony głęboko, że sierotka po przebudzeniu odczyta sobie ten napis i będzie wiedziała, gdzie się podział, rozgorączkowany, jakby go kto gonił, wybiegł z komnaty. Wpadł do stajni huragana i gadając do niego piąte przez dziesiąte o wszystkim, co się stało, zdjął z niego juki i szybkim krokiem począł schodzić po stoku wzgórza ku ludzkiemu osiedlu. Kilka chat, steranych i w ziemię się zapadających, było schronieniem dobrych i biednych ludzi, żyjących na tym pustkowiu jak ptaki. Jedni hodowali pszczoły, inni uprawiali małe poletka wydarte lasowi, co się szponami korzeni rodzonej ziemi czepił i nie chciał się dać wydrzeć pracowitym ludziom. Patrzyli oni z tym wielkim podziwem, co aż usta otwiera z nadmiernego natężenia, jak mędrzec, którego widywali kroczącego z solenną powagą, dostojnym krokiem zadumanego marabuta, skacze w tej chwili przez pnie i wymachuje w ich stronę rękoma. Patrząc z daleka na to widowisko niezwyczajne, najrozmaitsze czynili domysły, wśród których nieśmiało zjawił się i ten, że szanowany mędrzec nagłemu uległ opętaniu. Domysł ten straszliwy zaczął przybierać pozory prawdy, kiedy mędrzec, wpadłszy w zdumioną ludzką gromadkę, zakrzyknął głosem tak zdyszanym, że zdawało się, jakoby każde słowo oblane było potem. Dobrzy ludzie, ratujcie, bo moje dziecko umiera z głodu. Słysząc to, ci dobrzy ludzie pomyśleli w pierwszej chwili, że natychmiastowa ucieczka przed człowiekiem, któremu się coś w wielkim popsuło rozumie, będzie rzeczą roztropną. Widząc jednak w dobrych jego oczach zgryzotę i niepokój, nabrali odwagi i zaczęli rozpytywać, co by to była za historia, która najdostojniejszemu z mędrców każe skakać i wymachiwać rękoma. Więc im zaczął opowiadać szeroko i długo o wszystkim, co mu się zdarzyło ubiegłej nocy, a tak rzewnie i pięknie mówił o niebieskookiej sierotce, że w niejednych oczach zalśniły łzy. Walną tedy uczyniwszy naradę, orzekli, że można być wielkim filozofem, a nie umieć nakarmić dziecka. Z zachwytem uznali wspaniały bieg sędziwego huragana za czyn wzniosły. Wreszcie wybrali ze swego zgromadzenia starą kobietę na piastunkę dla znalezionego dziecka. Miała się ona udać natychmiast do starego zamczyska i ulżyć w przeraźliwych kłopotach zacnemu i przez wszystkich kochanemu człowiekowi, który usłyszawszy, że jego sierotka będzie miała opiekę, zapragnął radość swoją objawić w sposób jakiś niesłychany. Empik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco.